Hej Wam, tu Adrianna i witam wszystkich widzów kanału DDOB. Już nauczyłam się, że czytamy DDOB, a nie DDOB. Zostałam poproszona przez DDOB. A dziś zrobimy sobie przegląd 5 śmiesznych, trochę dziwnych albo niedorzecznych lifehacków. Pamiętajcie tylko, że ja tych lifehacków nie testowałam, ja je tylko Wam prezentuję, a jeżeli chcecie je przetestować, to bardzo serdecznie Was do tego zapraszam i koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jak Wam poszło. Lifehack numer 5, który na pewno działa i który ja na pewno wypróbuję, to zrobienie czegoś śmiesznego, gdy zamykacie drzwi. Bo wiecie, zamykanie drzwi już tak nam mocno weszło w krew i jest tak automatyczne, że później tego nie pamiętamy i zazwyczaj jedziemy, albo idziemy, jesteśmy już w połowie drogi i mózg zaczyna nam pracować i mówi: ej, ja zamknąłem te drzwi czy nie? Ja zakręciłem gaz czy nie? A jeżeli zrobimy coś takiego śmiesznego, nieoczekiwanego przy zamykaniu tych drzwi, to będziemy pamiętali, że na pewno je zamknęliśmy. Na przykład możecie klasnąć, możecie zrobić pajacyka, powiedzieć coś głośno, powiedzieć coś śmiesznego, zaśpiewać coś, zróbcie cokolwiek, żeby Wasz mózg skojarzył, że na pewno te drzwi zamknęliście i dzięki temu da Wam spokój. Lifehack numer 4 to włożenie pieniążków w jakieś rozcięte opakowanie po kremie albo w pudełko po chusteczkach. I po co mamy to robić? Ponieważ złodzieje zazwyczaj atakują nasz portfel i raczej nie przychodzi im do głowy, żeby ukraść nam pudełko po chusteczkach albo krem. A gdy tam złożymy pieniążki, to możemy mieć taką większą pewność, że złodziej nas nie okradnie albo że weźmie pusty portfel. Natomiast jeżeli tak zrobicie, to musicie sobie uświadomić, że tam te pieniążki są i później, żeby przez przypadek nie wyrzucić tej kasy, nie wyrzucić tego kremu, albo na przykład ktoś Wam powie: hej, mogę pożyczyć chusteczki, a Wy powiecie: no jasne, jestem taki hojny, proszę, bierz całe opakowanie. A w środku była stówa. Ja bardzo często wyrzucam jakieś bardzo ważne rzeczy. Jeżeli macie telefon na kartę, to na pewno będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, ponieważ teraz te kody, żeby doładować telefon, nie robi się na tych karteczkach, które się zdrapuje, tylko na paragonach. I mi bardzo często zdarza się wyrzucić ten paragon z tym kodem. I na przykład kupię kod do doładowania za 30 zł i wyrzucę do kosza. I później cały wieczór siedzę i przeszukuję ten kosz w poszukiwaniu tego paragonu i mam 10 paragonów i każdy sprawdzam, czy to przypadkiem nie jest ten z kodem. Lifehack numer 3, czyli opakowanie po płytach jako idealne miejsce do przechowywania bajgli i donatów. Jeżeli jesteście fanami donatów i bajgli, a akurat zgubiło Wam się Wasze opakowanie do przechowywania śniadania i przez przypadek jesteście w posiadaniu opakowania do przechowywania płyt, to możecie spróbować. Lifehack numer 2 będzie idealny dla osób, które mieszkają albo pracują z głodomorami, którzy codziennie wyjadają im śniadanie, czyli torebki śniadaniowe z namalowaną pleśnią. Wiecie, takie opakowanie z narysowaną pleśnią może bardzo szybko odstraszyć potencjalnego kanapkożercę, natomiast po firmie albo po szkole może się roznieść pogłoska, że jecie kanapki z pleśnią. No ale coś za coś. Jeżeli ja miałabym do wyboru, żeby rozniosła się pogłoska, że jem jedzenie z pleśnią, a jedzenie pełnego śniadania, którego nikt mi nie zje, to wolałabym jeść, ponieważ mój brzuszek musi być najedzony. I lifehack numer 1, który wydaje mi się najgłupszy i najmniej przydatny, to owijanie deski klozetowej skarpetkami. To na pewno przyda się ludziom, którzy nie lubią siedzieć na zimnej desce, natomiast nie odstrasza myśl o tysiącach bakterii, które po prostu tworzą sobie kolonie, państwa i gminy na tych skarpetkach, więc wiecie co, ja już chyba wolę przycierpieć i posiedzieć chwileczkę na zimnej desce, no bo niby jasne, skarpetkę możemy wyrzucić, możemy ją uprać, no ale ja jednak wolę siedzieć na gładziutkiej, zimniutkiej deseczce, którą można łatwo przetrzeć. Tak, i to już wszystkie lifehacki. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, z jakimi Wy najbardziej niedorzecznymi lifehackami się spotkaliście. Zostawcie mi kciuki w górę, jeżeli chcecie mnie tu widzieć częściej i do zobaczenia już niedługo.